Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Ameryka poszła po rozum do głowy i zaczęła budować ZOMO. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ZOMO to znaczy zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej. No, brzmi to dosyć ostro. No i chyba czegoś takiego nie ma. Nie ma. Są takie siły szybkiego oddziaływania. No i trzeba pamiętać, że w Ameryce można protestować. Można protestować, tyle tylko, że pokojowo. Z ZOMO no to jednak zwalczało pokojowe demonstracje polityczne, no ale w Polsce nie było podpaleń. W Ameryce spalono na kilkaset milionów, miliardów dolarów miasta. Oregon to płonie do dzisiaj, tamten socjalistyczny stan jest, popatrzycie na tym zachodnim wybrzeżu Ameryki od Pacyfiku, poniżej stanu Washington, no to jest pełna po prostu komuna, no i tam nieustannie komuniści walczą ze swoim własnym narodem, ze swoim własnym rządem, tam pełno anarchistów, pełno komunistów wylądowało. Tam wylewali nawet beton, starali się zalać beton w komendzie policji, także to było prawie że morderstwo. No i teraz rządy stanowe poszły po rozum do głowy, no i robią najróżniejsze prawa. W Iowa gubernator republikański, no bo to z reguły prawo i porządek, no to jest prawicowy, to jest bardziej konserwatywny. No ludzie po co płacą konserwatyści, republikanie, no to z reguły pracują. To jest republikanie to jest partia ludzi płacących podatki, a socjaliści, no to jest partia ludzi żądających, mających wymagania. No i to jest, socjaliści to jest partia zasiłkowa. Republikanie, no to jest partia kapitalistyczna, wolnego rynku, chcąca płacić podatki i tak dalej, i tak dalej. No ale ale te podatki, no to są po to, żeby był jednak prawo i porządek. No i Iowa, no to jest jeden z tych ostatnich stanów, który wziął się za porządek. No po tym, jak George Floyd, czyli ten bandzior, zawodowy bandzior, który spędził 5 lat w więzieniu, między innymi za przystawienie broni do brzucha kobiety ciężarnej, narkoman, zawodowy narkoman, kawał chłopa, bo on tam 1,90 m, 120-130 kilo wagi, nagazowany, poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusa, chciał dać fałszywe $20, policja przyjechała, zaaresztowała go, wsadziła go do radiowozu, on uciekł jakoś przez okno z tego radiowozu, później się przeczołgał z tyłu samochodu, no i przez policjant przez 10 minut, w sumie 9 minut trzymał go kolanem, błagając, żeby się poddał, żeby dał się zaaresztować. No niestety nie. Kretyni z Uniwersytetu Columbia, no to dali nagrodę Pulitzera jakiejś tam aktywistce społecznej, która filmowała te 9 minut pod tym kolanem. Oczywiście te wszystkie komunistyczne CNN, czyli komunistyczny News Network, oni nigdy nie pokazali tego Hindusa, który dostał $20, nigdy nie pokazali tej ucieczki przez okno, nigdy nie pokazali policjanta, który dostał w oko pięścią, nigdy nie pokazali wyników medycznych George'a Floyda. Jedyne, co pokazywali, to tylko te 9 minut. No i kretyni z komunistycznego News Network też nie doszli do wniosku, czy tam nie chcieli powiedzieć, że trwała dyskusja z tym czarnym kryminalistą, żeby się poddał. No tyle tylko, że podkreślają, że on mówił, że nie może oddychać. Jak nie może oddychać, jak się źle czuł, no amfetaminy i kokainy to miał w sobie takiej ilości, że to by dla 5 normalnych
starczyło, no ale, ale jem jego, jego po prostu to tylko rozjuszyło. No ale to cała propaganda. Zrobili, zrobili z Bandziora zrobili świętego, no i ten, ten święty jest traktowany przez komunistów w Ameryce do tego, żeby rozwalać pomniki, zrzucać pomniki narodowe, grabić sklepy. W Nowym Jorku to tam dziesiątki milionów sklepów było ograbionych. We wszystkich miastach po prostu było, było to wszystko ograbione. No i teraz, teraz gubernatorzy w tych konserwatywnych mówią, jak to jest niemożliwe, żeby podatnicy, żeby biznesy po prostu były niszczone. Także, że Oklahoma, Iowa, Florida wydali takie przepisy, no prawo, że będą ścigali, że wszystkich tych, tych oprychów, wszystkich tych podpalaczy, wszystkich tych szabrowników, no to, to będą reagowali na zachowanie, które na, naruszyła prawa. Również, również były takie sytuacje, że ludzie byli w samochodach, kiedy byli zaatakowani, robili pewne rzeczy, powiedzmy, przyspieszali, czy przyjechali kogoś, no w ramach samoobrony, no bo jeżeli gdzieś jechali, zostali zaatakowani, a później kogoś przyjechali, no to, to, to byli skazywani, czy decyzje sądu były takie, że oni byli winni, ale, ale w zasadzie to oni reagowali na pewne te bandyckie zachowania tego tłumu, tej tłuszczy. No i to będzie, będzie jakoś tak mniejsze będą traktowani lepiej w świetle prawa. Oczywiście ci oponenci, przeciwnicy, wszyscy ci komuniści, socjaliści, demokraci, no i ci aktywiści społeczni, no to mówią, że to daje więcej siły policji, że oni będą aresztowali demonstratorów, no i że będą wielkie, większe kary. No oczywiście, że będą większe kary za rzucanie kamieniami, za podpalanie. Dlaczego ma nie być większych kar? Te wszystkie również prawo spowodowało to, że oni podeszli też do całego systemu policyjnego troszeczkę inaczej, rozwinęli, zmodernizowali, ale to prawo, paragrafy za udział w takiej agresywnym pochodzie, czy w takiej agresywnej akcji, no to się zamieniło z przekroczenia na przestępstwo. No i to jest duża sprawa, bo wcześniej przekroczenie, no to była jakaś tam grzywna, ale teraz oponenci, no to mówią, że co będzie, jak kogoś zaaresztują, jak policja przyjdzie, powie i oświadczy, że pobyt jest nielegalny, a oni nie zdążą odejść czy uciec. No jak zwykle komunistyczny News Network tłumaczy debilowato. Każdy normalny, jeżeli zobaczy, że jest w pobliżu kogoś, kto wyciągnął $500 czy $1000 ze sklepu w jakichś rzeczach, ciuchach czy butach, czy widział cegłę, no to powinien jak najszybciej opuścić ten teren, no bo już sam w sobie powinien być na tyle normalny, żeby wiedział, że to jest jednak szaber, a nie pokojowa demonstracja. No ale jak zwykle komuniści tłumaczą odwrotnie, bo to zawsze postawią na głowie. Wszystkie te sytuacje, no to były wyjątkowo jakieś takie agresywne. No i nie było to zachowanie cywilizowane. Tam było dużo zniszczeń, no i nikt nie powinien tego popierać. Wszyscy niestety środki masowego przekazu oszukują, mówią, że to były pokojowe protesty i demonstracje, ale to jednak nie było. Komuniści tłumaczą, że tego rodzaju przepisy, no to spowodują to, że dużo ludzi nie będzie protestowało pokojowo, jeżeli będzie możliwość do ich zaaresztowania. No ale
prawda jest taka, że jeżeli idzie się na pokojowe protesty czy marsze i kiedy zaczynają cegły lecieć w ruch, no to trzeba w zasadzie albo nawet poprosić, żeby zaaresztowali tych, co rzucają i kradną, albo po prostu odejść z tej demonstracji. Także to no nie ma wytłumaczenia. Dla normalnych po prostu nie ma wytłumaczenia. Także tłumaczenie, że nie będą chodzić na pokojowe demonstracje czy pokojowe pochody, no to nie jest to prawa. Każdy ma prawo do pokojowego protestu, jest to zapisane w konstytucji, ale nikt nie ma prawa rozbijania i kradzenia podpalania. Także w Iowa te prawo zostało wpisane, to jest jako dziesiąty stan w sumie, który to zrobił. Robił w Ameryce, no to na 50, no to tak jeszcze nie jest dużo, ale są one przedstawiane w większości stanów, nie pozwalają sobie, konserwatyści po prostu nie pozwalają sobie, no i tak jak wszystko w Ameryce jest to robione od strony prawnej, od strony lokalnych stanowych senatów, czyli Sejmu, Parlamentu, jakbyście chcieli to tłumaczyć. Policja już teraz ma pewne prawa do kontrolowania tych protestów czy aresztowania za jakąś przemoc, za zniszczenie i kradzenie. Tyle tylko, że no dużo tych prawników, szczególnie na tych liberalnych, komunistycznych uniwersytetach, a wszystkie są komunistyczne, no to są przeciwko temu, no ale wiadomo dlaczego. No, komuniści zawsze byli agresywni. Część w niektóre te przepisy, no to nawet wspominają protesty niedaleko jakiejś takiej infrastruktury, czyli jak będą jakieś protesty przy rurociągach czy przy elektrowniach, no to tam są dodatkowe paragrafy na to, jeżeli ktoś przechodzi blisko takiej państwowej infrastruktury. No w Baltimore główna prokuratorka to właśnie powiedziała, że prokuratorka, przedstawiciel prawa, ktoś, kto kończy prawo, ktoś, kto ma reprezentować prawo, ktoś, kto ma pilnować prawa, tłumaczyła, że te tłumy, te dzikie tłumy, które niszczyły Baltimore, mają prawo, że mają prawo się wyszumieć, że mają prawo pokazać swoje niezadowolenie. No i to była czarna prokuratorka. No i tam również jest czarna major, czyli burmistrzyni. No i one obydwie po prostu pozwalają na spalanie ich własnego miasta. Robią to, że miasto jest niszczone. Większość tych miejsc, gdzie są te protesty, gdzie sklepy są zniszczone, no to tam nie wraca. To tam już biznes nie wraca przez długie, długie lata. No i kto na tym traci? No traci na tym ta biedna okoliczna mieszkańcy. To jest straszne, co w Minneapolis, w niektórych dzielnicach zrobiono, czy Flint, Michigan, gdzieś tam też powypalano. To jest smród, brud i ubóstwo, tylko dlatego, że banda bandziorów jest rozwydrzona, no i politycy popierają. Politycy w zasadzie wszystko, co jest robione w imię komunizmu, to jest pokojowe. 6 stycznia komunistyczny News Network, czyli CNN, to pokazuje, jakby to było zbrojne powstanie. No, przy wejściu do kongresu, no to tam zbrojnego powstania nie było, no bo nikt nie był uzbrojony. Tam broni w zasadzie nie było. Jedyna osoba, która była zabita,
to była kobieta, która przechodziła, chciała wejść przez okno i ona została zabita. No ale, ale to właśnie komuniści w ten sposób tłumaczą. Wszystkie, wszystkie te protesty, kiedy, kiedy konserwatyści, 100 tysięcy przyszło do Waszyngtonu, no bo się denerwowało. Denerwowało się tymi spaleniami w Ameryce przez całe lato. Antifa mogła to wszystko robić. No to ludzie sobie powiedzieli, że jak wszyscy są równi, to równi. No i z tych 100 tysięcy, czy ponad tam 200 tysięcy nawet w Waszyngtonie tych pokojowych, no to tam było 500 czy 1000. No i komuniści robią z tego jeden wielki cyrk i przekłamują jak tylko mogą. No od teraz w tych Stanach po prostu raczej będzie mniej spalania. Wszystkie te miasta, które zostały spalone i te sklepy, które uciekły, no to jest nadzieja, że za 10-20 lat sklepy tam jakieś powrócą. No ale to jest makabra. To jest makabra, co komuniści robią w Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Też strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego monetyzowanego filmiku. Klikaj na reklamy, pisz swoje komentarze, polecaj gdzie możesz. Zdrowie dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zwieść socjalistom. Socjaliści, gdzie nie przyjdą, to zaczyna brakować piachu na Saharze. To jest komunizm, no to jest po prostu tylko koryto dla komunistycznych świń. Cała reszta jest zredukowana do pracowania za pół darmo. Amerykanie jeszcze tego nie widzą. Nie wiem, co zajmie. Mam nadzieję, że 2022 wybory międzyprezydenckie zmienią sytuację. 2024 jeszcze bardziej zmienią prezydenckie. Także jestem cały pełen nadziei. Przekaz dla socjalistów. Głosowaliście, widzicie, co się dzieje. Widzicie, jeżeli mieszkacie w rejonach, gdzie były jakieś te protesty, no to napiszcie, co tam spalili, jak ci ludzie, którzy spalali, co oni mają w zamian. Minnesota, Minneapolis, makabra. No wszędzie jest makabra. Wszędzie tam, gdzie spalali, no to jest jedna wielka makabra. Także zacznijcie być normalni, głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. Zdrowia dla normalnych.